Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na informacje dnia. Inflacja po raz kolejny poszybowała w górę. W listopadzie wyniosła 7,7% i jest najwyższa od ponad 20 lat. Jest drogo i niestety może być jeszcze drożej. Rząd przyjął pierwsze projekty, które mają zniwelować rosnące ceny. Inflacja w październiku wyniosła 6,8%. W tym miesiącu poszła do góry niemal o procent, do 7,7% rok do roku. To największy wzrost od 21 lat. Jest to związane z kilkoma mechanizmami. Po pierwsze, jest to globalny wzrost cen energii, spowodowany z jednej strony spekulacją ze strony producentów źródeł energii, gaz, ropa. Wyjaśnia ekonomista dr Grzegorz Piątkowski. Ceny energii i paliwa przekładają się na cenę produkcji, transportu, a w końcu na finalną cenę danego produktu. Jest drogo, a może być jeszcze drożej, przestrzega opozycja. To jest również wina polityki rządu. Jeżeli rząd nie ma gotowych rozwiązań, to prosimy, by na tym posiedzeniu Sejmu procedować dwie ustawy złożone przez Koło Polska 2050. Projekty jednak są. Pomoc ma tarcza antyinflacyjna, którą premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już w ubiegłym tygodniu. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej akcyzę na paliwa i energię elektryczną. Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8%. Całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT za energię elektryczną z 23% do 8%. Akcyza na paliwo obniżona zostanie do minimalnego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. To oznacza obniżenie ceny paliwa nawet o 25 groszy za litr. Tarcza antyinflacyjna zostanie poszerzona o obniżkę stawki VAT na ciepło systemowe z 23 do 8% na pierwsze 3 miesiące nowego roku. Jednym z programów tarczy będzie także dodatek osłonowy. Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od wielkości, od liczebności rodziny. Takie rozwiązanie budzi jednak obawy ekspertów, czy inflacja się nie pogłębi. Gdy próbujemy walczyć z inflacją dodrukiem pieniądza, no niestety historia i ekonomia pokazują, że kończy się to zwykle źle. Premier szacuje jednak, że tarcza antyinflacyjna zmniejszy wskaźnik inflacji nawet o 1,5%. Według zapowiedzi Mateusza Morawieckiego pakietem osłonowym zostanie objętych więcej osób niż pierwotnie zakładano. W wyniku tej antyinflacyjnej działalności rządu polskiego około 10 miliardów złotych pozostanie w kieszeniach społeczeństwa. Zaznaczyła wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów poseł PiS Gabriela Masłowska. Dobre informacje to także te dotyczące PKB oraz inwestycji, które w trzecim kwartale wzrosły kolejno o 5,3% oraz o 9,3%. Prawda jest taka, że jeżeli gospodarka jest silna, jeśli jest wzrost gospodarczy, jeśli się rozwija, to i łatwiej będzie pokonać inflację w przyszłości. Rekordowy wzrost inflacji odnotowuje cały świat. Inflacja u naszych zachodnich sąsiadów, Niemiec, wynosi obecnie ponad 5%, jest największa od 29 lat. Szacuje się, że od wiosny inflacja powinna być w trendzie malejącym. Kolejna doba upłynęła pod znakiem ataków na polską granicę. Polskie służby obrzucono kamieniami i petardami. W ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 134 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy za pomocnictwo w przekraczaniu granicy. Wydanych zostało 33 postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski i od początku zmiany przepisów tych postanowień o opuszczeniu terytorium Polski zostało wydanych już ponad 2000. Te osoby zostały wpisane do baz jako osoby, które mają zakaz wjazdu na terytorium strefy Schengen na okres 3 lat. Mówiła rzecznik Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Tej doby doszło do dwóch siłowych prób sforsowania granicy. Jedna na terenie działania placówki Straży Granicznej w Mielniku, druga w Szudziałowie. Obydwie te próby zaczynały się jak zwykle od tego, że było rzucanie kamieniami, również rurkami metalowymi w stronę polskich patroli. Widzieliśmy również osoby w mundurach wojskowych, które rzucały w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami. Osoby, którym udało się przedostać na stronę polską,
zostały zatrzymane i doprowadzone z powrotem do granicy. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała niemal 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zakończył się dwudniowy szczyt V4 w Budapeszcie. Spotkanie zdominowały rozmowy na temat bezpieczeństwa, pandemii oraz przyszłości współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Czy jesteśmy w stanie nadawać naszej wspólnocie impulsy rozwojowe dzięki dynamice i potencjałowi naszych dobrze wykształconych, zdolnych i kreatywnych, a przede wszystkim pracowitych obywateli. Potrafimy przywracać rozwój Europy na właściwe tory. Polska w ramach odbudowy po spowolnieniu wywołanym pandemią, w ramach długookresowej strategii rozwoju koncentrować się będzie na obszarach takich jak inwestycje infrastrukturalne o charakterze strategicznym, zrównoważony transport, zdrowie, cyfryzacja czy innowacyjność, a także na wielkim wyzwaniu solidarnej i sprawiedliwej zielonej transformacji energetycznej w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Do Polski przybył dziś przewodniczący Episkopatu Niemiec. Ksiądz biskup Georg Betzing spotkał się w Poznaniu z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Spotkanie przedstawicieli polskiego i niemieckiego episkopatów miało odbyć się wcześniej, jednak zostało przełożone ze względu na wizytę ad limina polskich biskupów w Rzymie. Jednym z tematów była napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Księża biskupi przypominają, że największymi ofiarami tego kryzysu są migranci oszukani przez białoruski reżim. Z pomocną dłonią ma wyjść Caritas. To, co trzeba zachować przed oczyma, to nie tylko sprawę obrony granic Polski i sprawę obrony granic Unii Europejskiej, ale tak samo sprawy samych migrantów. Polski, jak i niemiecki episkopat wyrażają zaniepokojenie w związku z przybywającą liczbą rosyjskich żołnierzy na granicy z Ukrainą. Wezwali do wspólnej modlitwy o pokój na świecie. Zapowiedzieli wystosowanie wspólnego, trójstronnego, polsko-niemiecko-ukraińskiego oświadczenia w tej sprawie. Księża biskupi rozmawiali także o aktualnej sytuacji w kościołach niemieckim i polskim. Jeśli chodzi o synod, o którym mówił ksiądz arcybiskup Gondecki, to oprócz tego synodu o synodalności rozpoczętego w Watykanie rozmawialiśmy też o naszej niemieckiej drodze synodalnej, która angażuje księży, biskupów i świeckich. Od dłuższego czasu gromadzimy się na spotkaniach dotyczących tej drogi synodalnej i obradujemy. Przewodniczący Episkopatu Niemiec ksiądz biskup Georg Betzing podkreślał, że Kościół niemiecki podczas drogi synodalnej chce dążyć ku odnowie. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki mówił z kolei, że najważniejsze jest zaangażowanie całego ludu Bożego, Kościoła katolickiego w Polsce. To były informacje dnia. Ja z Państwem się żegnam, życząc dobrego wieczoru z Panem Bogiem.